A ja wam mówię, szanowne pany, zagrajmy. No niech będzie. Raz, dwa, trzy. 4 lata już handluję, a kto ja jestem, mówić wam nie potrzebuję. Bo te czapki i kosz pełen, ja i wam zawód mój wskazuję. Mam interes bardzo wielki, a co do jaj znajdziesz u mnie towar wszelki. Ja klientele swoje leczne mamy, bo handel dobrze zna. Kupcie jaja, kup pan jaja, za złotówkę sztuki dwie. Moje jaja są świeżutkie, proszę przekonajcie się. Kupcie jaja, za złotówkę sztuki dwie. Świeżutkie i smaczniutkie, proszę przekonajcie się. Co za kłopot mam z jajami, gdy wam opowiem, to przyznacie wszyscy sami. Ciągła kłótnia i udręka trwa z kucharkami i z babami. Jedna mówi, jaja się mierdzą, te za małe te wapniaki, inne twierdzą. Co mam robić z nimi, nie wiem sam, czy je perfumować mam? Kupcie jaja, za złotówkę sztuki dwie. Świeżutkie i smaczniutkie, proszę przekonajcie się. Kupcie jaja, za złotówkę sztuki dwie. Moje jaja są świeżutkie, proszę przekonajcie się. Raz do Turcji się wybrałem, bo tam w haremie ja interes robić chciałem. Ale psiaku cię losy nie sprzyjały mi i nieszczęście straszne miałem. Ledwie do haremu wchodzę, wtem dwóch strażników łapie mnie za kołnierz w drodze. A że sułtan już na miejscu był, więc krzyknął z całych sił. Wziąć mu jaja, zabrać jaja, by na łoczkę chultaj miał. Że z jajami do haremu jest nie wolno wchodzić jemu. Cała zgraja wzięła jaja, w końcu wyrzucili mnie. Teraz chodzę bez nadziei, strasznie płakać mi się chce, ajwaj.